Witam Cię w lekcji siódmej. W poprzedniej lekcji doświadczyliśmy w medytacji prowadzonej głębokiej świadomości chwili i dostrajania się do odczuwania ciała. W lekcji siódmej opowiem o rozpoznawaniu i uwalnianiu wpływu ego na naszą percepcję. Zanim przejdziemy do sedna lekcji, chciałabym zwrócić mocną uwagę, że ego często bywa źródłem nieporozumień i mitów. W powszechnej świadomości ego bywa utożsamiane z negatywnymi cechami, zarozumiałością, egoizmem czy arogancją. Jednak warto zrozumieć, że ego ma również ważną rolę do odegrania w naszej psychice. Ego to część naszej psychiki, która pomaga w identyfikacji siebie, wytyczaniu granic i przetrwaniu w społeczeństwie. To ono kształtuje nasze poczucie tożsamości i jest odpowiedzialne za nasze codzienne decyzje i działania. Bez ego trudno byłoby nam nawigować w świecie społecznym i radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Istnieje wiele mitów na temat ego, które warto rozwiać. Nie każde ego jest złe. Wiele osób myli ego z negatywnym zachowaniem. W rzeczywistości ego, jak każda część naszej psychiki, może być zdrowe lub niezdrowe, w zależności od tego, jak je pielęgnujemy. Zbyt silne ego może prowadzić do problemów, ale ego, które jest zharmonizowane, jest niezbędne do zdrowego funkcjonowania i samoakceptacji. Czym jest niezdrowe ego? Inaczej, niezharmonizowane ego może być to właśnie zarozumiałość, egoizm, arogancja, poczucie wyższości, poczucie bycia lepszym. Ale druga strona niezdrowego ego to nie zasługuję, jestem za mała, nie będę się starała, to nie dla mnie i tak dalej. Kluczem jest znalezienie równowagi, czyli właśnie tego zdrowego ego. Zdrowe ego jest świadome siebie i swoich granic, ale nie jest ani dominujące, ani destrukcyjne, ani pomniejszające samego siebie. Współpraca z ego polega na zrozumieniu jego roli i nauczeniu się, jak można go wykorzystać w sposób, który wspiera nasz rozwój i harmonię wewnętrzną. Warto pamiętać, że ego jest tylko jednym z aspektów naszej tożsamości. Zrozumienie i akceptacja ego, bez nadmiernego obciążania się mitami o jego złej naturze, może prowadzić do głębszej samoakceptacji i lepszego zrozumienia siebie. Chciałabym tu bardzo nadmienić, ponieważ kiedykolwiek słyszę "pozbyj się ego", mam w sobie niezgodę i brak akceptacji, dlatego że za tym stwierdzeniem kryje się absolutny brak zrozumienia, jaką ważną rolę ego odgrywa w naszej psychice. Mam nadzieję, że po tym krótkim wstępie masz większe wyobrażenie, jaką ważną rolę odgrywa ego, ale również dzięki temu możesz rozpoznać, które ego masz w sobie, czy to zdrowe, czy niezdrowe i co można w tym kierunku zrobić. Mam nadzieję, że to wprowadzenie było dla Ciebie inspirujące. Rozwiało mity na temat ego, konieczności jego pozbycia albo jego tylko złej naturze. Bardzo mi zależało, by to wprowadzenie pozwoliło Ci zidentyfikować, które ego w Tobie obecnie mieszka, czy zdrowe, czy niezdrowe. Ponieważ taka identyfikacja to jak określenie współrzędnych na mapie. Pomoże Ci wyznaczyć dalszy kierunek drogi, czym warto się zająć i czym warto się zaopiekować. Zapraszam Cię teraz do medytacji prowadzonej Głęboka Obecność, która jest praktyką wspierającą wchodzenie w rolę obserwatora myśli i działań automatycznych, które właśnie serwuje niezdrowe ego, po to, by go zharmonizować. Praktykowanie tej medytacji regularnie pomoże Ci utrzymać umysł w stanie czystości i otwartości. Pamiętaj, że to proces, który wymaga cierpliwości i praktyki, ale każda chwila poświęcona na oczyszczanie umysłu przybliża Cię do pełniejszego i bardziej autentycznego siebie.
Witaj w medytacji Świadomość Chwili, praktyka głębokiej obecności. Tu Ewa. Znajdź wygodne dla siebie miejsce, gdzie będziesz mogła usiąść albo się położyć, tak by nic ze świata zewnętrznego nie zakłócało Twojego spokoju. Kiedy poczujesz gotowość, zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów, wypełniając swoje płuca świeżym powietrzem. A wraz z wydechem wypuszczając wszelkie napięcia fizyczne, mentalne i emocjonalne. Oddychaj spokojnie i harmonijnie, pozwalając, by Twoje ciało mogło dostroić się do rytmu oddechu i poczuć się bardziej odprężone i wyciszone. Skupiaj uwagę, całą uwagę na oddechu. Poczuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi przez nostrza. Poczuj chłód przy wdechu i ciepło przy wydechu. Nie próbuj kontrolować oddechu, po prostu go obserwuj. Pozwól, aby Twój oddech był Twoim przewodnikiem do chwili obecnej. Przy każdym kolejnym wdechu odczuwaj, jak Twoje ciało wypełnia nowa energia. A przy wydechu uwalniasz jeszcze napięcia i niepotrzebny stres. A każdy kolejny oddech wprowadza Cię w teraźniejszość, w miejsce tu i czas teraz. Przenieś teraz swoją uwagę na ciało. Zacznij od czubka głowy. Skup przez chwilę uwagę na jeden oddech na czubku głowy. I powolutku przy kolejnym oddechu przesuwaj w dół swoją uwagę, skanując tył głowy i twarz. I jednocześnie przy wdechu zapraszaj świeżą energię, a przy wydechu pozwalaj, by ta część ciała odprężyła się. I przy kolejnym oddechu puszczasz szczęki, rozluźniasz mięśnie wokół oczu, puszczasz napięcie w karku i pozwalasz, by rozluźnienie spłynęło teraz na ramiona. Tak jest, przy wydechu napięcie z ramion spływa, ręce stają się cięższe, a Twoja uwaga obejmuje klatkę piersiową i z tyłu plec. Przy wdechu zapraszasz świeżą energię, przy wydechu rozluźniasz. Rozluźnienie otula brzuszek i lędźwie. I pozwalasz, żeby wydech zaprosił świeżą energię, a wydech tę część ciała rozluźnił. I cudna fala rozluźnienia spływa w dół po Twoich biodrach, pupie, nogach, kolanach, udach, łydkach, aż do stóp. Twoje nogi stają się ciężkie i przyjemnie rozluźnione, a przy wydechu zapraszasz świeżą energię, a z wydechem pozwalasz, by uwolniło się napięcie. Poczuj swoje ciało. Poczuj, jak zakotwicza się w chwili obecnej. Poczuj jego ciężar i kontakt z podłożem. I oddychaj. Zauważ, że wystarczy, jak przenosisz swoją uwagę tam, gdzie pomyślisz, gdzie chcesz ją przenieść.
dostrzega, jak twoje skupienie nadaje tobie sprawczość. Ty wpływasz na to, gdzie podąża twoja uwaga. Oddychaj i doceniaj tę prostotę przenoszenia uwagi z miejsca na miejsce, tak lekko i bezwysiłkowo. Wydarza się to tylko, gdy tak zdecydujesz. Wydarza się to tylko, gdy jesteś obserwatorem. Gdy jesteś w chwili obecnej. Nadal oddychaj spokojnie i harmonijnie. I tym samym skieruj swoją uwagę na dźwięki wokół siebie. Nie próbuj ich identyfikować ani oceniać. Po prostu obserwuj. Poczuj, jak dźwięki przychodzą i odchodzą, jak fale na brzegu morza. Pozwalaj, aby te dźwięki były częścią tej chwili, nie próbując ich zmieniać ani kontrolować. Oddychaj i zanurzaj się w tych dźwiękach. A teraz przenieś swoją uwagę na swoje myśli. Zauważ, jakie myśli pojawiają się w twoim umyśle. Nie przywiązuj się do nich. Oddychaj i pozwalaj, aby przepływały jak chmury na niebie, które pojawiają się, zmieniają kształty, a potem znikają. Poczuj, jaki jesteś świadkiem tych myśli. Mijają cię mimochodem, bez wpływu na twoje wewnętrzne poczucie spokoju. Oddychaj, zanurzaj się w tym przyjemnym, odprężającym spokoju. To jest takie przyjemne obserwować bez angażowania się w historie opowiadane przez myśli. Zanurzaj się oddechem w tę otwierającą się wolną przestrzeń wokół ciebie, jaką niesie sama obserwacja. Ciało twoje jest przyjemnie rozluźnione, a oddech pogłębiony. A ty jesteś tylko i aż świadkiem chwili obecnej. Oddychaj i honoruj tę chwilę. Tą możność obserwacji bez wchodzenia w narrację myśli. Jesteś jak spokojna tafla jeziora, niczym nie wzruszona. Tak po prostu jesteś. Skieruj teraz swoją uwagę na emocje. Zaobserwuj, jakie się pojawiają. I oddechem pozwalaj sobie poczuć je w ciele, bez oceniania ani próby zmiany. Pozwalaj sobie na odczuwanie wszystkich emocji, zarówno tych lekkich, jak i ciężkich. I poczuj, jak jesteś przestrzenią, w której te emocje mogą się pojawiać i znikać. A twój wewnętrzny spokój jest niewzruszony. Z każdą chwilą, z każdym oddechem,
Odczuwaj, jak głęboko jesteś zanurzona w teraźniejszości. Jak każda chwila jest pełna życia, pełna obecności. Jak jest doskonała sama w sobie, pełna magii. Pozwalaj sobie na tę chwilę ciszy, na bycie w pełnej obecności, z szelestem swojego oddechu. Poczuj, jak jesteś jednym z chwilą obecną, jak wszystkie myśli, dźwięki, emocje są nieodłączną częścią tej chwili. Dostrzegaj, ile się dzieje w jednej chwili. Myśli, emocje, odczucia, oddech, dźwięk, zapach. A ty tylko obserwujesz to wszystko jednocześnie, wielowymiarowo, spokojnie, odprężająco oddychając, będąc tym samym świadkiem i uczestnikiem. Poszerzasz obraz siebie i świata, który oglądasz. Odkrywasz dotychczas nieodkryte. Dostrajasz się do subtelnych odczuć niewidocznych dla oczu, a oddech sprowadza twoją świadomość do ciała, bo oddech i ciało jest zawsze w miejscu tu i w czasie teraz. Kiedy będziesz gotowa, weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Na chwilę policzę do 10. Kiedy powiem 10, otworzysz oczy, będziesz w chwili obecnej pełna świadomości i spokoju. 1, 2, 3. Twoja świadomość wraca do ciała. Poruszaj palcami u rąk i u nóg. 4, 5, 6. Głębiej oddychaj. Przyciągnij się, jeśli poczujesz taką potrzebę. 7, 8, 9. Otwórz oczy. 10. Jesteś w pełni, w chwili obecnej, świadomie i pełna spokoju. Pamiętaj, że ta chwila, ta świadomość jest zawsze dostępna dla ciebie. Wystarczy, że się zatrzymasz i oddechem zanurzysz się w teraźniejszości. Niech ta uważność i świadomość towarzyszy ci przez resztę dnia, przypominając, że prawdziwe życie dzieje się teraz, w tej chwili. Teraz tylko jest moment mocy. Do usłyszenia. Pięknie dziękuję za twoją uwagę w lekcji 7. W lekcji 8 opowiem o sile intencji. Czym jest i dlaczego jest tak ważna? Na kolejnym etapie naszej podróży kursowej odkryjemy, co to znaczy komunikować się z wyższym ja oraz jak przetwarzać informacje, które otrzymujesz w ramach tych
cennych wymian. Do usłyszenia.